Znamy już zwycięzców skierowanego do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych konkursu na najciekawszy film reprezentacji pod tytułem Dolny Śląsk. Moja okolica niech i Was zachwyca. I jest to zespół z naszej sekcji filmowej GIMTV. Nasza grupa filmowa pokazała, że na Dolnym Śląsku w Głogowie są piękne miejsca i mieszkają tu fantastyczni ludzie. Nasz film pod tytułem Głogów, miasto, które zachwyca, zachwycił również jury konkursu, zajmując pierwsze miejsce w konkursie. A to skrót gali konkursowej i oczywiście zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego filmu. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie. Za nami pierwszy dzień festiwalu podróżników National Geographic. Mam nadzieję, że byliście Państwo dzisiaj z nami, słuchaliście tych wszystkich inspirujących historii z całego świata i zapraszamy oczywiście przy okazji na jutro, bo też będą fantastyczne historie i warto je wysłuchać. Natomiast w związku z tym, że National Geographic oczywiście w sposób naturalny kojarzy się ze zdjęciami, więc oczywiście finałem dzisiejszego dnia będzie wręczenie nagród w dwóch konkursach. Ale zanim przystąpimy do ogłoszenia wyników i laureatów konkursu fotograficznego organizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz National Geographic Polska, chcielibyśmy przedstawić Państwu kogoś jeszcze. Są młodzi, utalentowani, są zdolni i kreatywni, ale przede wszystkim są zakochani w Dolnym Śląsku. I właśnie tę miłość pokazali w przygotowanych przez siebie filmach i prezentacjach. Mam wielką przyjemność ogłosić laureatów międzyszkolnego konkursu Dolny Śląsk, moja okolica, niech i Was zachwyca, którego organizatorem był Wydział Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ja jeszcze zapomniałam się przedstawić, bo tak naprawdę jakoś nam to umknęło. Ja nazywam się Agnieszka Franus, jestem redaktor naczelną magazynu National Geographic, a to jest Michał Cesanis, mój zastępca. A teraz na scenę zaraz zaprosimy bardzo, bardzo ważnego gościa, ponieważ nagrody laureatom wręczy wicemarszałek województwa dolnośląskiego, pan Marcin Krzyżanowski. Serdecznie zapraszamy. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest taki, teraz się zwracam do młodych ludzi, laureatów, uczniów, laureatów dzisiejszego konkursu. Jest taki bardzo, moim zdaniem, może być to zdanie subiektywne, ale bardzo fajny spot, który promuje Dolny Śląsk. Nazywa się i kończy on słowami Dolny Śląsk, nie do opowiedzenia, do zobaczenia. Wam wszystkim udało się w sposób bardzo interesujący ten nasz Dolny Śląsk pokazać, choć mimo wszystko w dalszym ciągu lepiej jest go oglądać. Pierwsze miejsce dla międzyszkolnej sekcji filmowej GIMTV, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, z Głogowa pod kierownictwem pani Alicji Skoczylas za film Głogów, miasto, które zachwyca. Zobaczmy ten film i też poprosimy później laureatów. Gratulacje. Słuchajcie, pięknie gratulacje, wstępy.
robimy o tym reportaż. O tym samym pomyślałem, słuchajcie, że czas zrobić do Travelera materiał o tym mieście, do działu Polska jest najfajniejsza i najpiękniejsza. Naprawdę, kto kręcił tym dronem? Czy jest tu operator drona? Jest, jest. Dobrze, teraz wyczytam wszystkie ważne nazwiska i zapraszam Państwa na scenę pod odebranie nagrody. Panią Alicję Skoczylas wraz z uczniami Nikola Woronowiec, Bartosz Kochanowski, Patryk Kuczak, Dawid Szatkowski, Grzegorz Poremski. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Też fantastyczne warunki pogodowe, bo ten samolocik tak sprawnie się przemieszczał. Gratulacje. Naprawdę gratulacje. Film super. Film super, super zrobiony. Super, super zrobiony. A to jest profesjonalizacja. A to wszystko już tak bardzo profesjonalnie jest. To wszystko dzieciaki trzymają. Oznacza, że myślę, że tam śliwka powinien być taki zaproszony na staż. Nie jest taki dla reporterów? No. Ręka, brawa i dobra, uwaga, raz, dwa, trzy. I to jest... Brawo, brawo! Szanowni Państwo, mając tak zdolną młodzież, myślę, że nie będzie żadnych problemów z promocją Dolnego Śląska w dalszych latach. A ja skoro już macie torby podróżne, no to udanych podróży. Kochani, teraz zaprezentujemy laureatów walizki i różne inne gadżety związane z National Geographic. A nagrody też są bardzo ciekawe.